Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj spotykamy się w pięknej scenerii walnego lata. Tutaj przed laty stał słynny Pałac Montelupich. Ród Montelupich zasłużony dla Krakowa, dla Rzeczypospolitej, no choćby z tego, że byli pierwszymi bankierami Rzeczypospolitej, choćby również z tego, że Sebastian Montelupi utworzył, zreformował potem i prowadził przez lata pocztę państwową, królewską pocztę. Był królewskim ministrem skarbu, bankierem, ministrem handlu, można by rzec w dzisiejszej nomenklaturze. Tutaj wybudowali Montelupiowie swoją wielką siedzibę. Należał do nich cały ten pas tutaj. Wówczas ta część Krakowa to było 5 wielkich folwarków. Ten folwark nazywany był folwarkiem właśnie montelupiowskim, wcześniej psarskim, wcześniej należał jeszcze do morsztynów. Tu wystawili swoją wielką siedzibę. Ten folwark sięgał od wsi Krowodrza, od Kleparza, aż do 29 listopada. Proszę Państwa, ogromny teren, a w środku przepiękny pałac. Tu gościli królowie, tu nocował Jan III Sobieski, Michał Korybut-Wiśniowiecki. Nazywano to również kostnicą Krakowa, bo stąd wyruszały pogrzeby choćby króla Zygmunta III Wazy. Z czasem ród Montelupich wygasł, ich spadkobiercy dalecy sprzedawali co się dało. Część majątku nabyli księża jezuici, potem od nich odkupili kolejni bogaci mieszczanie krakowski, ród Badenich, znany również w Krakowie. Od Badenich w końcu nabyli go Tarnowscy, no i postanowili pałac przebudować. Zburzono stary, przepiękny, renesansowy pałac i powstało coś takiego, co jeszcze tutaj za nami do dzisiaj straszy. Tak jak powiedziałem, pałac z 1613 roku Tarnowscy kazali zburzyć, postawili nowy. Były różne jego smutne losy. Podczas II wojny światowej znajdowała się tutaj główna siedziba i szkoła Hitlerjugend, a w roku 1950 sprowadziło się tutaj Polskie Radio Kraków i miało tutaj przez dziesięciolecia swoją siedzibę. To tu były słynne studia nagraniowe, gdzie powstawało wiele płyt największych krakowskich i polskich gwiazd. Tu nagrywała Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Skaldowie, Wawele, Szwagry, dziesiątki innych mniej znanych krakowskich zespołów. Tutaj debiutowali, tutaj mieli próby, bo można tu było również robić próby, ale o tym opowiedzą Wam naoczni świadkowie. I oto moi dzisiejsi goście. Legenda krakowskiego Big Beatu. Perkusiści pierwszych krakowskich zespołów. Mocnego uderzenia młodzieżowych zespołów krakowskich. Skaldów, Szwagrów, Czarnych Kotów i tak dalej, i tak dalej. Przed Państwem Jerzy Kuba Fasiński i Jan Budziaszek. No. Kuba, jak, z czym się kojarzy ten budynek i jakie wspomnienia wywołuje? To jest czas fantastyczny, ponieważ tutaj, w tym studio, pod kierownictwem Andrzeja Jaraszewskiego, który był kierownikiem muzycznym krakowskiego radia, odbywały się próby zespołu Skaldowie oraz nagrania do giełdy, krakowskiej giełdy piosenki, gdzie wielu wykonawcom zespół Skaldowie towarzyszył, jak również nagrywał swoje utwory i co tu dużo mówić, bardzo często dzięki kompozycjom Andrzeja Zielińskiego wygrywał te krakowskie giełdy piosenki. I tutaj w tym momencie mogę powiedzieć, że wszystko inne, co było wcześniej, opowiem przy okazji, natomiast tutaj również spotkałem się z moim uroczym przyjacielem Janem Budziaszkiem, który był tak miły, że zajął moje miejsce za bębnami tutaj właśnie w tym studiu w Krakowie. A ja w 1966 roku na wiosnę przyszedłem do tego studia zaproszony przez kolegów, usiadłem sobie na stołeczku i pamiętam, jak Kubuś śmigał na tych bębenkach tutaj, wtedy mówi, o kurczę, fajnie chłopcy grają. No i tyle, a potem się okazało, że w jakimś dłuższym czasie. Proszę Państwa, jak do tego wszystkiego doszło, jak panowie, co było wcześniej, zanim panowie się spotkali i jak się potoczyły ich dalsze losy, opowiemy za chwilę.
Witam Państwa ponownie, tym razem w pięknym anturażu. Jesteśmy dzisiaj gośćmi Dworku Białoprądnickiego, Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. No i kontynuujemy rozmowę o początkach zespołu Skaldowie. Kuba, to jak to było na tym szlaku? To na szlaku to było dopiero parę miesięcy później. Ale sam początek, kiedy muzycy jeszcze nie pod nazwą Skaldowie zaczęli się spotykać, to było przy ulicy Sarego, na trzecim piętrze w domu braci Kaczmarskich, czyli Janusza Kaczmarskiego i Zygmunta Kaczmarskiego. I spotykaliśmy się tam, ponieważ był to okres, kiedy modne były zespoły, trzy gitary i perkusja, więc był również z nami Felek Naglicki, basista, znakomity zresztą, i spotykaliśmy obecnie się tam. Obecnie Szwajcaria. Obecnie Szwajcaria, z którym rozmawiałem tydzień temu. Architekt, tak. Spotykaliśmy się tam w tym mieszkaniu przy ulicy Sarego. Pierwsze spotkania to była oczywiście fascynacja muzyką gitarową. Szydełsowskie numery, ale głównie polegało to na tym, że nie graliśmy cudzych utworów, tylko były kompozycje Felka Naglickiego, Janusza Kaczmarskiego i Zygmunta Kaczmarskiego. Pojawił się wtedy też problem sprzętu oczywiście, którego później wykonawcą, i to były sławne gitary i wzmacniacze pod tytułem Skald, który był Aleksander Kukieła producentem. Bardzo dobre. Bardzo dobre gitary. Charakterystyczne brzmienie na pierwszej płycie, naprawdę tak. Warto posłuchać. Fantastyczne. To są właśnie te gitary i te wzmacniacze, tak? Tak. Irek, Felek jako architekt robił napisy, tam wycinało się i tak dalej. W każdym razie to jeszcze nie był ten okres prawdziwych Skaldów, niemniej jednak grupa jako trzon już była. Felek, który bardzo dobrze znał się z Andrzejem Zielińskim jeszcze z wcześniejszych okresów, ponieważ wspólnie grali, a poza tym, co tu dużo mówić, byli sąsiadami, bo jeden był z jednej strony ulicy i obok mieszkał również Andrzej, cała rodzina Zielińskich. No i w którymś tam momencie, to nie wiem ile, ten zespół, który mieliśmy w trójkę, trzy gitary i perkusja, to grał może tak gdzieś, to były początki roku 65, ale po kilku miesiącach gdzieś w jesieni przyprowadził właśnie Andrzeja Zielińskiego Felek. No to jak Andrzeja Zielińskiego, to oczywiście pojawiły się również propozycje, że grał na fortepianie, i pojawiły się pierwsze próby uporządkowania, że tak powiem, jakieś aranżacyjne, kto ewentualnie miałby co zagrać, ale ponieważ Zygmunt Kaczmarski był również po szkole muzycznej, był też skrzypkiem, no także nie było problemu, jeżeli chodzi o aranżację. Ale jeżeli się pojawiły pierwsze jakieś kompozycje, no to trzeba było jeszcze to w jakiś sposób uzupełnić, skoro było już i klawisz, były i trzy gitary, i perkusja, trzeba było, żeby ktoś wydał jakiś głos z siebie, ale ponieważ nie było u nas takich zdolności, więc Andrzej wpadł na pomysł, że może ma brata, który jest też utalentowany muzycznie, skrzypka, trębacza, i że śpiewa, i że może by podjął próby tutaj, już jak będą utwory zaaranżowane, może trzeba będzie stworzyć jakiś zespół, w którym będzie i wokalista. Przyszedł Jacek, bardzo miły, sympatyczny człowiek, tylko był jeden problem, że nagle na poddaszu zrobiło się no, intelektualnie. Nagle się okazało, że jest zespół, ale wszyscy prawie w okularach. To już nie był rock'n'roll niestety, ale chociaż istety, że było już czterech facetów w okularach. No i jak już Jacek się pojawił, to pojawiły się pierwsze kompozycje na wokal. No i potrzeba było jeszcze jakiegoś tekstu. A ponieważ w tym okresie nie tylko robiło się gitary samemu, czy nosiło sprzęt, to jeszcze trzeba było wszystko samemu wymyślić, więc podjąłem się, ponieważ jak perkusista, jak zwykle jest jak najmniej utalentowany muzycznie, okazało się, że mogę napisać kilka tekstów dla zespołu Skaldowego. Przełapałem to od ciebie później. Tak, że okazało się, że tam napisałem kilka tekstów, które niektóre z nich zostały nawet nagrane na płyty. Między innymi nie tak dawno, 3 lata temu, wytwórnia wypuściła dwie płyty z nagraniami Skaldów lata 66-68.
i okazało się, że są tam wszystkie nagrania, jakie były, między innymi nawet te utwory gitarowe, które były skomponowane przez Janusza czy przez Zygmunta, jak również kompozycje Felka. I były też również kompozycje obcych autorów. Ale wzięło się to stąd, że później zespół zaczął mieć próby w krakowskim radiu, gdzie przed chwilą gościliśmy. Ale skąd wzięła się nazwa Skarbowy? No bo przecież nie, ktoś musiał to wymyślić. Kto to wymyślił? Właśnie. Kto to wymyślił? No więc wiem, że Andrzej grał na fortepianie, Jacek stał, wydobywał dźwięki z siebie. Na jednym łóżku siedział Janusz Kaczmarski, grał na gitarze akordem, później siedział ten Felek, siedział pod oknem na tym. I w pewnym momencie Jacek Zieliński mówi: słuchajcie, ale to już tutaj tyle kompozycji jest, prawda? No to dobrze by było wiedzieć, że kto to śpiewa i gra. Ale ja mam taką propozycję, bo mi się to kojarzy, bo teraz jest bardzo popularny zespół Trubadurzy. Ja mówię, no Trubadurzy, ale ja gdzieś znalazłem taką nazwę, oczywiście nie było to w internecie, ponieważ nie było internetu ani komputerów. I wiem, że w Skandynawii tego typu działalność, taką wędrowną trupę stanowili Skaldowie. Skaldowie, jak byli Trubadurzy, to mogą być Skaldowie. No to Skaldowie nie wiedzą, to Felek już wtedy powycinał ładne tam Skald i tak dalej. Już były te wszystkie reklamówki. No i ponieważ było coraz więcej utworów wokalnych, to konieczne były spotkania już takie typowo z wokalem, czyli już zaczęli się umawiać u Andrzeja w domu, bo Jacek był pod ręką, a Andrzej oczywiście siadał do fortepianu, miał piękny, klasyczny fortepian i tam robili już próby. Czyli zadbaliście już o profesjonalizm, już był PR, już było logo, tak jest. Profesjonalne teksty, kompozycje, skład się stabilizował. Skład się stabilizował i był to taki okres, w którym no już powstawało wiele utworów takich, powiedzmy, które nadawały się do profesjonalnego nagrania. Powiedz jeszcze o giełdzie piosenki, bo to jest ważny epizod. I wracam w tej chwili, ponieważ mówię o profesjonalnych nagraniach, więc nawiązaliśmy kontakt z kierownikiem muzycznym Radia Kraków, którym był Andrzej Jaroszewski, który przyjął później też rolę takiego jak gdyby menadżera czy kierownika artystycznego. I już wtedy przenieśliśmy się, zaproponował nam, żeby wszystkie próby, które można było również nagrywać automatycznie, ponieważ próby odbywały się w studio już Kraków. Wtedy już rozpoczęły się próby na terenie Radia Kraków, ale o tyle to było jeszcze istotne, że w tym okresie bardzo popularne były przy regionalnych rozgłośniach tak zwane giełdy piosenki. Była w Lublinie, tak, gdzie między innymi był Romek Lipko, którego też spotkaliśmy przy jakiejś tam okazji, jakiejś giełdy. W każdym bądź razie odbywały się te giełdy tutaj w Radiu Kraków, gdzie występowali różni wokaliści, różni kompozytorzy i również oni zgłaszali do tego konkursu giełdy piosenki swoje utwory. Zespół Skaldowie był równocześnie zespołem akompaniującym, czyli wykonywaliśmy również utwory zupełnie innych kompozytorów. No i te giełdy oczywiście odbywały się na zasadzie, że była prezentacja tych nagranych utworów. Było i na żywo, i były już utwory wcześniej nagrane, czyli Studio Kraków przychodziła publiczność, graliśmy na żywo te utwory, akompaniowaliśmy wykonawcę, no i później było głosowanie telefoniczne czy na karteczkach tych ludzi, którzy byli w studiu. No i pojawiło się tam bardzo dużo wartościowych utworów. Nawiasem mówiąc, no te utwory najczęściej wygrywały nie dlatego, że byliśmy, że tak powiem, miejscowym zespołem, tylko rzeczywiście były to znakomite utwory. Z tego co pamiętam, to na pewno... No i dobrze zagrane. I dobrze zagrane, nagrane profesjonalnie. Z tego co pamiętam, to taki bardzo fajny utwór, który mi osobiście bardzo przypadł do gustu, był utwór zatytułowany Nocny Tramwaj. Nocne tramwaje z tekstem, już wtedy pojawił się prawdziwy tekściarz, czyli Leszek Aleksander Moczulski, też którego Andrzej znał tam też z jakichś okoliczności i on zaczął już pisać te teksty. Wtedy się już pojawili inni tekściarze, ale głównie... Któregoś dnia na próbę, gdzie mieliśmy już, były nagrane
i dwa filmy, i film Mocne Uderzenie, i film Cierpkie Głogi, do którego też nagrywaliśmy muzykę. Nagraliśmy również wiele utworów, które się ukazały później na płycie. Z tym, że oczywiście muszę wspomnieć o filmie Mocne Uderzenie, bo nakręcał to ten film, który miał być komedią muzyczną, wybitny specjalista od scen batalistycznych w polskim filmie, czyli pan Jerzy Passendorfer, partyzantka i tak dalej, no ale tutaj... No, dlatego to Mocne Uderzenie. Dlatego film miał tytuł Mocne Uderzenie i Big Beat. I wtedy pojawił się tam zespół Niebiesko-Czarni oraz Skaldowie. Myśmy nagrywali tam całą muzykę różnych innych autorów, którzy również tam mieli swoje kompozycje w tym. Nie będę się rozwodził na tym, bo to było takie no, mocne uderzenie, tam historia, to wiadomo. Nawet Andrzej Jaruszewski grał na tamburinku. Nawet był Andrzej Jaruszewski, który się tam sympatycznie pojawił. Ale, stawka była ale jeżeli chodzi o technikę kręcenia filmów i tak zwane kierownictwo produkcji, to była jedna taka ciekawostka, która się pojawiła w moim kontekście. Mianowicie, jak już muzyka cała była nagrana i te ujęcia, większość ujęć już była skończona, nagle pojawił się problem, że będzie ujęcie sceny, jak jeden z głównych bohaterów wywraca się na skuterze. No ale nie może, jak się wywraca na skuterze w filmie muzycznym, to nie może być tak, że ktoś weźmie i tam uderzy żelazem o kamień, tylko zażyczył sobie ten kierownik produkcji, że musi być to element tam powiedzmy na jakiegoś bębna. Wiatru na bębnach, tam wywrócił się skuter. No dobrze, no to... No to wstawcie bębny. No ale panie kierowniku, no bębny już są w Krakowie, bo cały sprzęt Skaldów już pojechał do Krakowa, tak jakąś tam ciężarówką czy nyską. No to jak nie ma perkusisty? No tu w Warszawie nie ma gdzieś jakiegoś, żeby pożyczyć. Gdzie panie tutaj jakiś? Nie będziemy szukać. Ma pan umowę podpisaną, że gra pan, jest pan muzykiem w tym filmie, no to trzeba grać. Ja mówię, panie, no ale nie mamy tego instrumentu. Jak to, a gdzie pan ma? W Krakowie? No to co to za problem? No to przywozić te bębny. Ja mówię, no jak to przywozić? Jak to przywozić bębny na to, żeby 30 sekund tam zagrać podkładu? No ale nie musi pan jechać, ma pan tam kogoś? Ja mówię, no jest brat taki, mówię, jest bardzo obrotny. Dzwoń pan do brata, ja już tu dzwonię do lotu, samolot będzie zamówiony na lotnisku w Krakowie, brat ma przyjść z bębnami i pierwszym samolotem leci do Warszawy. No jak powiedział, tak się stało. Mój brat spakował bębny, poszedł na lotnisko, wsiadł do samolotu. Tu go produkcja odebrała, postawiliśmy te bębny w studio tam na chwilę. Ja tam zrobiłem jakieś parę uderzeń. Poleciały, szumu trochę. Nie wiem, czy ta scena z tym podkładem bębnów ukazała się na filmie, ale w każdym razie no, taki był ten element rozkoszny. I takie były dwie przygody z filmem, z tymi nagraniami, z płytami i tak dalej. W międzyczasie, no niestety muszę się rozgadać, bo był przecież najważniejszy wtedy w Polsce festiwal nastolatków, czyli konkurs ogólnopolski zespołów big beatowych, gdzie pojawiły się zespoły, które później stały się no, podstawą całej muzyki rozrywkowej, popu w Polsce. Między innymi zespół nastolatki i był jakiś zespół, w którym Tadek Woźniak był. Dzikusy. Tadek Woźniak, który później wyrósł przecież na kompozytora i solistę. Był zespół Blackout, jeszcze nie wtedy Blackout, z Mirą Kubasińską i Staszkiem Guskiem, czyli późniejszym Stanem Borysem. No wspaniałe składy, no i z Józkiem Hajdaszem, który wtedy był takim pierwszym wymiatającym, tak ostro powiedzmy, perkusistą. I ten zespół, żeby się nie rozrabniać za bardzo, festiwal odbywał się w różnych miastach w Polsce, gdzie odbywały się poszczególne etapy, na które poprzez głosowanie przechodziło się do następnych etapów. Finał odbył się w Gdańsku w roku najprawdopodobniej tam 67 czy któryś? Szóstym w lecie. Szóstym w lecie, tak. W międzyczasie oczywiście były jeszcze koncerty w Opolu. Też tam jakieś nagrody były, ale tego już dokładnie nie pamiętam. Ale było fajnie w każdym razie. I zespół Skaldowie wygrał ten festiwal nastolatków, co się wiązało oczywiście z różnymi biesiadami, ponieważ były wtedy zespoły zgromadzone, te, które brały udział w finale, w tak zwanym harcerskim lipcu muzycznym w Olsztynie. Harcerski lipiec muzyczny w Olsztynie. Brzmi obiecująco.
I był oczywiście zespół Ani Babki i ci, którzy z tych zespołów takich bardziej zaawansowanych byli instruktorami tych młodych adeptów tam muzycznych. Był między innymi bardzo znany perkusista Bart. Perkusjonista i był ten, który u Niemena później grał. Czesiu Bartkowski, tak, z którym zaprzyjaźniłem się. Bardzo sympatyczny, miły pan. No i właściwie później po tym Lipcu Muzycznym, który był bardzo atrakcyjny przede wszystkim przez to, że wygraliśmy ten finał, no i towarzystwo. Towarzystwo to była sama poezja, ponieważ wszyscy byli w jednym miejscu zakwaterowani. Gwałtownie wzrosło spożycie. Między innymi Ali Babki, które bardzo serdecznie pozdrawiam, Ewę, Anię, niestety już Wanda, nie żyje, Wandę, która już niestety nie żyje, ale Sylwię. I pamiętam, że dostałem od nich taką piękną kartkę, gdzie one stoją za takim pianinem. Pięknie napisały mi, jak Kuba Bogu, tak Bóg. I podpisały się wszystkie na tej kartce. Gdybyście mnie oglądały, to bardzo was serdecznie pozdrawiam. I później się zaczął taki okres intensywnej pracy nad nowymi utworami. Dalej próby w Radiu Kraków. I na jednej z tych prób Andrzej Zieliński zaprosił swojego kolegę, muzyka znakomitego, pana Jasia Budziaszka, z którym już wcześniej gdzieś grywał. Zaprzyjaźniliśmy się, wymieniliśmy poglądy, pierw spoglądając na siebie i później... Jakie blachy, jakie naciągi, znaczy stopa, czy się urywa skóra od pedału, w każdym razie, no było to takie przemiłe spotkanie, ale o tym, jak dalej potoczyły się, ponieważ ja w pewnym momencie zakończyłem zespołem Skaldowie współpracę. Zresztą tam się później przewinęła cała masa muzyków. Ja byłem takim typowym big beatowcem. Jasiu był, uważam, bardziej takim wrażliwym artystycznie perkusistą, co Andrzej rzeczywiście skrupulatnie wykorzystał. Zanim oddamy głos Jankowi, to powiedzmy jeszcze tylko naszym widzom, że to nie był przecież koniec twojej kariery, bo potem grałeś lata w zespole Babele. No tak, i tam no jeszcze... to później oczywiście grałem, był zespół bardzo znany wtedy w Krakowie, Czarne Perły, gdzie pojawił się między innymi przypadkowo zupełnie wokalista, który tam na dłużej zagościł. Czasami zagrał na skrzypcach, czasami zagrał na kropeczce, na trąbeczce, ale przepięknie zaśpiewał Stranger in the Night. No, jedyny w swoim rodzaju. I w Czarnych Perłach swój debiut artystyczny miał Zbyszek Wodecka. Później był zespół Wawel, z którym nagrałem płytę. Tam też jakąś muzykę napisałem. Grałem przez kilka lat z zespołem Wawele, bo to był okres gdzieś tam 68, 77, gdzieś taki 76, więc to był okres 10 lat, gdzie grałem w różnych zespołach. Potem wyjechałeś. I później powstał zespół razem z Felkiem Naglickim, wcześniejszym basistą. Powstał zespół, który postawił zrobić karierę na zachodzie. Wyjechaliśmy na zachód, powstał zespół Catapult Band, który istniał 17 lat. Czyli grałem na zachodzie 17 lat w Danii, w Holandii, w Niemczech i w Szwajcarii, co miesiąc w innym mieście. Czyli powiedzmy tylko, kto tam grał nazwiska. Nazwiska, w pierwszym składzie no to grał Felek, ale w skład już taki pięcioosobowy, który był taki po pół roku się zmienił, no to tam były również znakomite nazwiska, między innymi Andrzej Zaucha, Marek Bałata, Elżbieta Żakowicz, pierwsza wokalistka polska, która wykonała utwór w Radiu Luxembourg wtedy, w tym czasie z zespołem Wiślanie, znakomity basista Rysiek Czeczek, który grał w Ekstrabolu i grał również na bębnach. I był to naprawdę na tyle dobry zespół, ja byłem grającym menadżerem, można powiedzieć, przez całe 17 lat. Podejrzewam, że szprecham opanowałeś do szprechem. Nie miałem wyjścia, żeby szprecham do dzisiaj zresztą z moimi przyjaciółmi z Niemiec. W każdym bądź razie zespół przez to, że cieszył się dużą popularnością, no miał swoje no, naprawdę dobre momenty, i które trwały no, w nieskończoność. Odbijało się to głównie nie tylko na
na jakichś artystycznych poczynaniach, bo trudno mówić, Głoboś grał tylko covery z list przebojów zachodnich, no ale również sytuacja, że tak powiem, finansowa była zupełnie inna i jasne. Dlatego... Ale to już o takich rzeczach to nie tak będziemy... Jest. Dobra. Dziękuję. Czyli... I w tym momencie zespół Catapult Band zakończył działalność w 1995 roku, istniał od 1977 roku, od lipca, czyli dokładnie w tym miesiącu odbyło się pierwsze granie na zachodzie w Lübeck zespołu Catapult Band. I tak dzisiaj cieszy się, proszę Państwa, zasłużoną emeryturą pierwszy perkusista zespołu Skaldowie. A co się działo w Skaldach później, no to opowie nam nikt inny jak właśnie Jan Budziaszek. To jak to się wydarzyło? Wygryzłeś kolegę. No właśnie. To w białych rękawiczkach. Najbardziej ciekawy moment i zdawać by się mogło, że nie wiem co, ale my tu z Kubusiem jesteśmy za pan brat. Tak. Więc słuchajcie, musiało coś nastąpić, jakiś zgrzyt, który spowodował tak zwany rozłam zespole. Chciałem zaznaczyć, że jeszcze jakiś czas grał tam fenomenalny muzyk Zygmunt Kaczmarski. Naprawdę wielki muzyk. I drugim wielkim muzykiem w zespole był Andrzej Zieliński, którzy mieli swoich braci. I w pewnym momencie zawsze okazuje się, że nie może być w zespole dwóch liderów i musiało nastąpić rozejście i pojawiła się pustka. Właściwie nie ma zespołu, bracia Kaczmarscy, tu bracia Zielińscy i co robić? Więc ja z Andrzejem Zielińskim graliśmy pierwszy raz ze sobą, jak mieliśmy po 13-14 lat w Pałacu Młodzieży na ulicy Krowoderskiej. Ponieważ nie wolno było w szkole muzycznej grać muzyki rozrywkowej, było to karalne wyrzuceniem ze szkoły. Andrzej Zieliński, chodząc do szóstej klasy, siódmej, przechodzi sobie na drugą stronę z Warszawy przez Podwórko tam na Krowoderską i tam go tak zwany mordeczka, czyli nasz wszystkich nauczyciel muzyczny i prowadził big band taki dziecięcy. I tam coś się spotkali z Andrzejem. Ja miałem lat 12, Andrzej 13. To było nasze pierwsze spotkanie. Później był kolejny ewenement, ponieważ Andrzej już będąc w liceum muzycznym, już miał trochę swojej kompozycji muzycznej i no, trzeba było, nauczyciele wiedzieli, nie? Bo co zrobić z takim talentem, że ma takie kompozycje i te, a tu nie wolno grać muzyki rozrywkowej i po cichu zorganizowano, pozwolono, że powstał zespół liceum muzycznego, tak zwany LM, od liceum muzycznego. I co ciekawe, ja byłem sąsiadem z Artkiem Mazurkowskim, który zresztą później był pierwszy tubista w orkiestrze Karajana w Berlinie. I to w składzie z Wyszych Paleta, później wiadomo, Piwniczani, a dzisiaj później przyniósł i grał w orkiestrze w Meksyku prezydentowej. Poza tym zespół LM. Józio Serafin tutaj grał na kontrabasie i śpiewał chórki, a dzisiaj wielki profesor od organów, nie? I słuchajcie, dla mnie to było śmieszne. Cały zespół był liceum muzycznego, tylko ja chodziłem do technikum chemicznego i to był rok 62-63. 62-63, wielki oczywiście sukces w ogóle, bo to graliśmy nawet na kolejnych eliminacjach młodzieżowych zespołów, ale nie pojechaliśmy dalej, dlatego że uczniowie nie mogli jechać. I słuchajcie, ja tu gram. I jak powstaje ten niepokój tutaj w zespole, to Andrzej Zieliński z Jackiem przychodzą do mnie i ponieważ jest mi taka sytuacja, jest, że robią się dwie frakcje, czy bym się nie zapisał do tego. Szczerze mówiąc, nie byłem jakby wielkim entuzjastą, dlatego że tak, że Kuba fajnie gra. Na tych bębnach znałem tą pierwszą płytę, znałem i film i to wszystko. I teraz jest, no, a my to jest, damy się wszyscy w środowisku krakowskim, no i co robić. Ale ponieważ no, tak poszło jak poszło, zaczęliśmy grać, aha, jeszcze wcześniej po maturze Andrzeja, to był w 64 roku, jeszcze rok przed składami, gramy razem przez dwa miesiące na otwarciu restauracji we Wrzeszczu
restauracja Krystal, która potem była jakby knajpą Lecha Wałęsy. No i tam gramy i tam w tym składzie gra też już Felek Naglicki. Tak. Felek Naglicki. I teraz jak powstałem w Skaldowie, to z Kubą, mnie nie ma w Krakowie. Nie ma w Krakowie, jestem w armii. Jestem w armii dwa lata, już jako armista właśnie przyszedłem do nich na próbę i myślę, kurczę, ja tu przez dwa lata prawie nie grałem na tych bramnach, aczkolwiek tam w wojsku, ale nie. Tak jeszcze a propos Bartkowskiego, Bartkowski nauczył się grać na bębnach w wojsku. Tak? Dlatego, że grał w orkiestrze i przez dwa lata bębny mają to do tego, że tak, musisz grać. Tak. Jak nie będziesz grał, to nie ma w ogóle szans, nie? No i tak powstałem ci w Skaldowie. Z tym, że chciałem jeszcze wrócić do Zbyszka Wodeckiego. Jak słuchajcie, wyobraźcie sobie, bo sobie dzisiaj gadamy dzisiaj jako tutaj 70-kilkuletni młodzieńcy, gadamy sobie, a trzeba wiedzieć, że jak Zbyszek Wodecki, bo ja byłem na takim nagraniu waszym w ogóle w Podgórzu, tak. W Sokole tam w Podgórzu, to Zbyszek Wodecki, jak grał na trąbce w Skrzypcach, miał 16 lat. Tak. On miał 16 lat i już było dodatki w ogóle na, widać było, że osobowość jest niesamowita. Że to jest hej, także to. No, a jak postawa ze Skaldowie, to myśmy mieli Kuba miały tak samo jak mieli 20 lat. To dlatego to młodzieżowy zespół. I też jeszcze zawsze opowiadam, że cała siła napędowa i jakby wyskoczenie zespołu Skaldowie, to jest ten pierwszy rok. To są dwa filmy. Mhm. To jest pierwsza płyta, to jest festiwal w Opolu i festiwal muzyki nastolatków na Wybrzeżu. A potem to już leci. Potem wiadomo, menadżerka, ktoś czuje, że może zarobić trochę pieniędzy, no to zaczyna organizować. No, a mnie się. Ja byłem w armii i po powrocie w ogóle z armii zakładam zespół Dżamble. Zakładam zespół Dżamble z Tadkiem Gogoszem. Tadkiem Gogoszem było dwóch Dęciaków. Edek Anioł w Niemczech został i Czesiek Styczeń, fenomenalny fuzonista. Tadek Gogosz, wytłumaczmy, to późniejszy basista akwareli Niemena, a wcześniej oczywiście szwagra. W ogóle Tadek Gogosz był taką postacią tutaj... Z Ewą Demar. Taką tak, ciekawą... Benny Beck. Tak, ze Skaldami grał tylko rok. Ze Skaldami grał tylko rok, bo po pierwszej trasie, bo taka była impreza, nazywała się Zgadusz Gadula, Władysław Szybylski i Rokita Andrzej. Skaldowie też tam w pierwszym składzie jeździ. To było absolutnie... Zgadusz Gadula przyjeżdżał jakoś z miasta, nie było szans, żeby tam dostać bilety. Słuchali Wisły, kilka koncertów, to była najbardziej kultowa, prestiżowa impreza. Permanentna trasa koncertowa. Ale to słuchajcie, to naprawdę, jak to byście grali Zgadusz Gaduli, obożonami. To była największa nobilitacja w tym kraju. I po pierwszej trasie wspólnej, gdzie graliśmy i z Czeskiem Niemenem, Czesik Niemen go wyciągnął, nie? Czesik Niemen go wyciągnął, ale też nie na długo, bo Tadziu to był jak Tadziu, no będziemy mówić, bo został kiedyś, po latach został naprawdę fantastycznym fachowcem od spawania na wieżach wiertniczych w Norwegii. Ale w międzyczasie się ożenił, zrobił inne ruchy artystyczne. Córka mu zmarła, zdążyła mu... No on też zmarł. On teraz w Hiszpanii niedawno. Byliśmy na pogrzebie. Słuchajcie, trzeba wiedzieć, że... I po nim przyszedł Radek? Potem grał, kilka miesięcy grał Manie, Pawlik. Z tym, że Marian Pawlik nie pasowało mu za bardzo to granie. On ma swoje zupełnie, to jest inny świat. A poza tym jeszcze trzeba wiedzieć, że Marian Pawlik jest jednym z najwybitniejszych lutników kontrabasowych w Europie. W Europie. I jego pasja. No ale słuchajcie, tak jak pierwszy raz słuchałem muzyki Skaldów i jak Kuba grał, podziwiałem go najbardziej, Kubę, że myśmy grali czy w Szwagra, czy w Big Beat Sekta, jak gram u Wandera, czy tam w Dżamblach. To było, w ogóle to musicie wiedzieć, że tak, jak powstaje jakiś utwór, kompozycja, bas i bębny, gramy. Jakiś tam groove, prawda? I do tego ktoś sobie tam coś dobudowuje. A u Skaldów jako chyba jedyny zespół na świecie jest zupełnie odwrotnie. Odwrotnie, że najpierw jest Andrzej Zieliński, który gra sobie tutaj tą bum, 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 bum. I teraz wszystko się do tego się dopasowuje. A ja mówię, dlatego mi nie pasowało, bo jak mówię, w szwagrach, czy w ogóle w tych zespołach, to sekcja, to chodziło, ale kurczę, czadnie, nie? A nagle przyszedł z Skaldów, a tam
W Szwagrach grał z Gogoszem Perelmutter, o ile pamiętam. Tak, to w pierwszym składzie. Potem Perelmutter musiał wyjechać w ogóle, bo w 68 roku musiał, ale ja grałem chyba w Szwagrach po Witku. Po Witku, a Perelmutter to był kawałek. To był Andrzej Dębrowski, Wiktor Perelmutter na drugim miejscu, jeżeli chodzi o jazz klub krakowski, nie? No i mówię, że i tutaj... A to jeszcze powiedz, kto grał w tym składzie wanderowskim, w Polfie późniejszej, Wandera, gdzie graliście przez... Wiesz co? Bum. Kadłuczka na pewno? Znaczy nie, Kadłuczka, w ogóle to ten rok, lata 62-63, to jest Biała Gwiazda, to Kadłuczki, Świerszczek, Jurek, który Telstar? Później... Telstar. Czarne koty. Znaczy czarne koty to już co innego. Ale wcześniej jeszcze byli, zanim powstały Szwagry, to wcześniej byli Bitni i Krakusy. Krakusy i to Jurek Tarczyński. Tak. Jurek Tarczyński to już gość, jeżeli chodzi o granie Szydołców w Krakowie. Tak. Tam się u Wandera też przewinął przecież i Gajec. Później Gajec, tak, ale to... Wiesz co, pytasz mnie, ale... Wandera to był pan magister Krukierek Ryszard, który grał, on to zorganizował ten zespół, grał kontrabasista, ale on był cenny z tego, że on był, pracował w Polfie i zawsze mieliśmy dostarczone... Adam Buratowski na saksofonie, pamiętam, taki grał. Krzysiek Krzyński. No i śpiewał Andrzej Załucha. Przed dżamblami, zanim odmieniliście w dżamblach wokalistkę. Mój to Rysiek Krzyński to tak jak. Też Rysiek Krzyński grał na gitarze, dlatego że miał pierwszą deskę w Polsce. Tak, tak. A że grać nie umiał, no to trudno. No, ale słuchajcie, tak się motowało. Tak samo był taki pianista, który miał pierwszą przyciskaną Jonikę. Jonikę tutaj był też wykorzystywany we wszystkich zespołach w Krakowie. Słuchajcie, to zupełnie inny świat. Radzę, to chciałem powiedzieć, że nie było mowy o żadnych pieniądzach. Granie dla grania. Ja grałem w Czech na razie to grałem w dżamblach, grałem proszę mnie w Szwagrach, grałem z Tomkiem Stańką i jeździłem tramwajem z bębnami na plecach, nie? I z próby na próbę. I nikt się nie pytał o żadne pieniądze. No. Ja pierwszy werbel to pożyczyłem znajomym i załatwił w wojsku tutaj na przy czerwonych beretach. Był taki z naciąganą skórą i to pierwszy werbelek taki miałem. No. I słuchajcie, to jest nie, ale musicie wiedzieć, jeszcze wrócę do kompozycji, najpiękniejsze utwory muzyki rozrywkowej w Polsce, czyli mówi jakby Andrzej Zieliński, czyli Seweryn Krajewski, powstają przy akustycznych instrumentach. Andrzej przy fortepianie, Seweryn Krajewski przy gitarce. A kiedy zaczęła się totalny rozwój techniki, czyli wszystkie klawisze i te wszystkie, całe te maszyny, skończyła się muzyka. Skończyły się kantyleny, skończyła się muzyka. Nie ma melodii dzisiaj, proszę, w muzyce rozrywkowej nie da się tego zaśpiewać, nie? Tragedia. Czy tutaj w Skaldach, potem w Awelach, jaki by nie był nasz kolega Wojdak, po amerykańsku mówię, czyli Janek Wojdak, to była melodia. To była melodia. I wiesz co, no, może takie czasy. Ja nie żałuję, że nie dzisiaj, aczkolwiek mówię, te dzisiejsze zespoły, które są na topie, zarabiają niespółmiernie więcej od nas, od starych skladów, ale my gramy małą rzeczką 55 lat. Jeszcze mi tylko, jak mówić, że najpierw jeszcze był Marian Krótko, Pawlik, a po Mańku przyszedł. A potem już Radek. Radek był, jak się to nazywało w Kucie? Zespół, którym Radek miał służbę. Ryszardy. Radek. Radek grał na gitarze. Okazuje się, że nie ma Gogosza, a zaraz potem rozłamie, który spowodował to, że ja się zamieniłem z Kubą. Jeszcze grał Felek z nami. Felek grał jeszcze Felek. Ale później grał też na zwykłej gitarze. On na 12. Na 12 Felek grał. A potem przyszedł Marek Jamrowski, tak? Marek to znowu przyszedł jako gitarz. Marek przyszedł na wiosnę, czekaliśmy, aż wyjdzie z wojska w 67 roku w kwietniu. W kwietniu Marek przyszedł i był, Jurek Tarczyński już był,
tym, że Jurek Tarczyński był jakby szedł sobie, on melodyjki grał. I akordy. A później przeszedł na akordy, bo skrzyp miał tylko na jednej stronie, umiał jeździć różne rzeczy palcami tego, ale akordów nie za bardzo mu szło. Także się podzielili, że skrzyp, że miałem to krzywe tak, od skrzypienia na gitarze, grał solówkę, właśnie to różne hity światowe, bo podał szybko zagrać Marek. No, ale Marek też grał z nami rok, dlatego że znowu po pierwszej trasie pobyłem w Związku Radzieckim. Ewa za przeproszeniem szukała jakiegoś nie tyle gitarzysty, co żeby był z nią razem w zespole. Partnera w zespole. Ale Ewa, o tyle cenne, że Ewa pomogła mu Markowi zdać maturę. Maturę i wejść do środowisko tej bohemy. No i tam już grał z Wodeckim, a potem już z Gogoszem, grał ze wszystkimi. Z tym, że no... Niestety później... Już jak to jest... Losy się potłuczyły. Ja mówię, niebezpieczne środowisko i... Znaczy jest to, że no, z jednej strony Ewa mu pomogła, a z drugiej strony... No, a pamiętamy wszyscy ten Marka zły okres później, aż do śmierci niestety. No i tutaj on tutaj kupił tutaj jakąś działkę z kangury, tak, ale słuchajcie, to wcześniej kaletnictwo jeszcze przecież robił, no też zdolny. Jego rodzic też z rodzicem filharmonii grali razem, tak. Przecież Marek ma cudowną siostra aktorka śpiewająca. Także no, ale to jest, słuchajcie, no niebezpiecznie. To jest niebezpieczne środowisko. Co powiedziałem, że jak pytają się mnie w Polsce o Jana Budziaszka, jakie najsłynniejsze rzeczy mogę powiedzieć, to jako młody chłopak, jak zacząłem grać, zawsze mówiłem, że najsłynniejsza rzecz to było takie hasło wytwórnia flaszek Jan Budziaszek. Czyli też był niebezpieczny. Słuchajcie, to proszę pana. Nieszczęśliwie. Słuchajcie, ja jako szkrab w szkole podstawowej grałem na akordeonie, grałem na gitarce. To ja też właśnie pierwszym występem. Marzyłem, żeby pójść do liceum muzycznego. A potem już po śmierci, po latach dowiaduję się od mojej mamy, że ojciec mój, jak kończyłem siódmą klasę, bo tam się chodziło 7 lat do szkoły podstawowej, klęczał codziennie wieczorem przy łóżku i modlił się, żeby ja się nie poszedł do liceum muzycznego, żeby ja się nie poszedł na muzykanta. Bo się stoczy. Słuchajcie, na muzykanta, bo tak, mojemu kochanemu tacie, zresztą to cudowny człowiek, ja piszę w jednej z książek bardzo dużą rozprawę na temat mojego ojca, piszę. Słuchajcie, jemu się kojarzy, muzykant to knajpa, dziwki, mówię, i gorzoła, to mój syn nie będzie taki, nie? Mówił mój ojciec, a twój? Mój ojciec to był trębaczem przy wojsku. Nawet było jedno zdjęcie, jak siedzi na koniu, gdzieś tam na błoniach z trąbką przy tym. No i on, że tak powiem, jednego z braci, czyli ja byłem tym, który zostałem naznaczony na akordeonistę. Też grałem wiele akademii pierwszomajowych. Też w techniku musiałem grać na akordeonie. Trzeba było grać na akordeonie. A w ogóle pierwszego Sylwestra to zagrałem na pianinie. Bo tam były, wtedy się grało te twisty. Także nie było. Dałeś radę. Dałem radę. Normalnie ósemki zabrała. Ale ojciec, mój cudowny człowiek, nauczył mnie jednego, potem może się wydał w życiu. Mówi, jak cokolwiek będziesz robił w swoim życiu, nieważne, czy będziesz grabił liście w lesie, czy będziesz zamiatał ulicę, rób to tak, jakby to była ostatnia szansa w swoim życiu. Jak napędzisz produkt, który będziesz robił, napędzisz miłością swoją, to każdy, kto dotknie tego produktu, będzie zarażony, ludzie ci nie pozwolą przez godu. No i tak się założę, że gdyby Kuba nie lubił tego, to w końcu na czym się skupił ostatnimi laty, to by tego nie robił, ale tylko musiał go to kręcić. Ale oczywiście, że tak. Musiał to kręcić. To znaczy głównie chodziło ze względu na organizację, nie? Bo ja jakoś tak czułem się dobrze w organizacji różnych przedsięwzięć. Powiedzmy jeszcze, koledzy, gdzie są miejsca z wami związane, żeby ktoś idąc po Krakówku mógł powiedzieć, o, tutaj mieszkali. Powiedz, Janek, gdzie wtedy mieszkałeś, jak zaczynałeś? Słuchajcie, przede wszystkim ja jestem Podgórzanin. Jestem Podgórzanin z dziada pradziada. Ojciec mojej mamy był z Dunem i mieszkał na Kościuszki. Tata mój jest z Twardowskiego, z Podgórami Twardowskiego, tam na końcu Stoczenia, jak kiedyś była.
mama z Olicy Orawskiej na Ludwinowie. W związku z czym ja musiałem obowiązkowo być kibicem Garbarni, bo mój zresztą tata też przed wojną i w wojnie, po wojnie jakiś czas grał. A generalnie, gdzie mnie można w ogóle spotkać w Krakowie? Ja mieszkam na miasteczku akademickim. Może to jest takie duża przepustowość tam ludzi, ale można mnie spotkać najczęściej, nie wiem czy to będzie dobra reklama, w kawiarni muzycznej i w sklepie muzycznym na rynku w Kurancie. Bardzo dobre miejsce. Bo wiesz co, chodzi o to, że każdy ma gdzieś, jak zobaczyłem, że Malina, mimo tego, że Sikorowski, że ma swoje urodziny, a wszystkie moje okrągłe urodziny, graniowe, spotkaniowe, są właśnie w Kurancie. Że Malina Sikorowski też gra swoje urodziny w Kurancie, ale siedzi w Zwisie. Ja mówię, no to... Ale dobra, ale tam przychodzą ludzie, fani ludzie do Kurada. Polecamy dobre krakowskie miejsce. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że jak wpadniecie kiedyś do Kuranta, będziecie mieli szansę spotkać się z Jurkiem Trelą, którego absolutnie w ogóle jestem takim fanem, nie tylko jako aktora, ale jako człowieka, jako w ogóle przeskromnego człowieka, a opowieść jego w ogóle o sztuce i w ogóle o graniu z ludźmi, to spotkacie go w Kurancie. Warto posłuchać. Ty? No ja jestem z samego centrum Kazimierza. Na ulicę Miodową chodziłem do szkoły. Na Szerokiej odbywały się różne dziwne spotkania. I to było to środowisko na Kazimierzu, gdzie właśnie były czarne perły. A co ciekawe, że moi obydwoje rodzice, którzy mieli swoje, jak to się wtedy mówiło, interesy, czyli zakłady. Mój ojciec miał jeden z największych zakładów fotograficznych przy ulicy Starowiśnej. I obok w bramie mieszkał niejaki pan Kudyk, Jamrozy. Ja na końcu tam przy Wiśle. Tak, przy Wiśle i to moja mama miała swoją pracownię już za ulicą Wawrzyńca. Także tutaj wszyscy się znali, w Czarnych Kotach kto grał, no to wszyscy byli z tego środowiska też tutaj, a Czarne Perły to znowu były z tamtej strony. Ale jak się później, po jakimś czasie przeprowadziłem na Ruczaj, to znowu już moimi sąsiadami jest Jacek Królik, perkusista Jemioł. Przepraszam go bardzo serdecznie. Perkusista, córka Mariana Pawlika, także ciągle się z nimi widuje. Jak także... widzicie, szanowni państwo, krakowskie Rosy, krakowskiej kultury się tak właśnie przeplatają. Chciałbym jeszcze zapytać jedną rzecz. Jak ty jesteś z Kazimierza, tak. A jak grałeś w ogóle w Podgórzu, to nie było żadnej... Będę opowiadał. Nie dało się tramwajem przejechać przez most. Ja właśnie kiedyś... Słuchaj, ja miałem to, że... Była jakaś impreza, nie wiem czy w Koronie, czy nawet nie szedłem do wody, miałem ze 20, może 21 lat i przeszedłem i to podeszło do mnie kilku chłopaków, pokaż tutaj legitymację skąd ty jesteś, nie? Skąd ty jesteś, bo ja byłem z Podgórza, ja miałem szczęście, jak mieszkałem bardzo długo na Kalwaryjskiej pod Matecznym i tam był jeden z najważniejszych nazwisk, jeżeli chodzi o Buzerkę, to był Tadek Piszczek. Tadek Piszczek. Jak oni mnie tu się przygotowywali do jakiejś draki ze mną, to my ty, bo ja jestem kolegą Tadka Piszczka. Aha, dobra, to idzie. Szanowni widzowie, jeśli chcecie posłuchać więcej takich fascynujących opowieści, historii o polskiej muzyce rodzącej się tu w Krakowie, zapraszamy na kolejny odcinek naszej serii.